Jakie może mieć jeszcze zbawienne znaczenie ofiara mszalna wobec nieprzemijającej wartości ofiary krzyża? Kościół przywiązuje do niej olbrzymią wagę, nadając jej nadto charakter ekspiacyjny, czyli zadośćuczynny. Msza święta jest nie tylko ofiarą chwały, uwielbienia i dziękczynienia, ale także ofiarą ubłagalną i przebłagalną. Przez mszę świętą możemy otrzymać łaskę żalu i sposobność do uzyskania przebaczenia wszystkich grzechów, bo Chrystus, który się ofiaruje, jest przebłaganiem za grzechy całego świata. Msza święta ma jako cel zadośćuczynienie Bogu. Jeśli msza święta jest wyobrażeniem i otworzeniem ofiary krzyża, ta zaś posiada charakter zadośćuczynny, to i sama msza święta musi być przebłaganiem za grzechy nasze i grzechy całego świata. Ofiara mszy przysłoniła bez reszty Golgotę. To też naukę tę podaje się do wierzenia pod groźbą klątwy. Jeśli by ktoś powiedział, orzeka Sobór Trydencki, że ofiara mszy świętej jest tylko ofiarą chwały i dziękczynienia, albo zwyczajną pamiątką ofiary złożonej na krzyżu, a nie ofiarą przebłagalną, lub że pomaga jedynie temu, który ją sprawuje, a nie powinno się jej składać za żywy i umarły, za grzechy, kary, zadośćuczynienia i inne potrzeby, niech będzie wyklęty. Tym sposobem Kościół rzymskokatolicki usunął ostatecznie ofiary krzyża z liturgii. Jeśli msza jest ofiarowaniem rzeczywistego Syna Bożego, posiadając znak to charakter ubłagalny i przebłagalny, czyż potrzebne jest poglądanie ku Golgocie? Widoczne tu odchylenie od prawowzoru apostolskiego jest chyba wymownym dowodem przekształceń, jakim ulega religia katolicka. Kościół usiłuje za pośrednictwem bezchwałej ofiary uzyskać ubłaganie za grzechy. Przypomnieć należy stanowisko Słowa Bożego w kwestii ekspiacji. Pismo Święte naucza, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Dlatego bezchwała ofiara mszy świętej nie może występować w roli ofiary przebłagalnej w przeciwieństwie do ofiary Chrystusa, o której jest napisane, że jest ofiarą zadośćuczynienia za grzechy nasze. Chrystus po złożeniu ofiary krzyża zasiadł po prawicy Bożej. Kapłani rzymscy głoszą, iż sprowadzają go mocą słów konsekracyjnych w czasie mszy na ołtarze świątyń, a on ponawia w tajemniczy sposób cierpienia i śmierć. Pomijając etyczny aspekt tak scharakteryzowanej służby Bożej, przytoczmy wypowiedź Pisma Świętego obalające do reszty ideę nieustającego ofiarowywania rzeczywistego Chrystusa, zadający kłam urągającym prawdzie Bożej teoriom. Oto słowa Chrystusa. Jam jest pierwszy i ostatni i żywy. Byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków. Pismo Święte obwieszcza uroczyście, że Chrystus Pan zmartwychwstał, wstąpił do nieba i żyje na wieki wieków. Żadna ludzka potęga nie jest w stanie ponowić śmierci Syna Bożego. Jest to niemożliwe, bo Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umiera i śmierć jest nad Nim, już nad Nim nie zapanuje. Jakże więc można ponawiać cierpienia i śmierć Chrystusa w czasie mszy? Chrystus zwycięsko przeszedł przez padł życia i śmierć, powstał z grobu i już więcej nie umiera. Znajduje się poza ludzką władzą. Śmierć nie ma więcej do niego przystępu. Śmierć już nad nim nie zajmuje, nie zapanuje. On jest Panem życia i śmierci, dzierżącym w swym ręku klucze śmierci i piekła. Na krzyżu wypowiedziane zostało doniosłe słowo, wykonało się. Jezus obwieścił za ich pośrednictwem urzeczywistnienie aktu odkupienia. Jeżeli już krew kozów i wołów, pisze apostoł Paweł, jeżeli popioły jałowicy, którymi pokrapia się skażonych, powodują zewnętrzne oczyszczenie i uświęcenie, o ileż więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Wieczystego złożył Bogu z siebie samego ofiarę niepokalaną,
oczyści sumienie wasze z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Ofiara Chrystusa jest zupełna. W tym stanie rzeczy zbędne jest wprowadzanie Syna Bożego na ołtarze Kościoła i bezustannie krzyżowanie Go rękoma ludzi. Każdy szczery i wierzący chrześcijanin zryga się na myśl o ponownych cierpieniach ukochanego Zbawiciela, o Jego biczowaniu i męce. Jeśli Kościół uważa, że dokonuje się to podczas ofiarowania eucharystycznego Jezusa, co sądzić o roli nowotestamentowych ofiarników? Wiadomo, że aktu egzekucji Jezusa z Nazaretu dokonali złoczyńcy, ludzie pozbawieni wiary w Boga i Jego Syna. Czyżby ta sama rola przypadła w udziale katolickim kapłanom? Sugestie te nasuwają się mimo woli i są logicznym następstwem założeń. Doktryna o przeistoczeniu i ponownej śmierci Chrystusa godzi w istotę zbawienia, a okoliczność ta przekreśla jej zbawienny sens. Kult Hostii. Katolickie pojęcie Eucharystii rodzi dalsze konsekwencje w dziedzinie kultowej. Skoro w Eucharystii znajduje się prawdziwy i rzeczywisty Chrystus, Kościół i wierni zobowiązani są uczcić Go w sposób niezwykły jako Boga. Obecność Chrystusa w Eucharystii od chwili konsekracji, czytamy w dogmatyce, pociąga za sobą obowiązek oddania należnej czci Bogu utajonemu pod odsłoną sakramentalnych postaci. Obowiązek ten obejmuje wszystkich wyznawców. Nie ulega żadnej wątpliwości, głosi Sobór Trydencki, i wszyscy wierni według przyjętego zawsze w Kościele katolickim zwyczaju mają otaczać ten najświętszy sakrament kultem uwielbienia należnym prawdziwemu Bogu. Pierwszym przejawem boskiej czci uwielbienia oddawanej Eucharystii jest sam ceremoniał mszalny, a zwłaszcza najbardziej dramatyczne momenty w czasie podniesienia. Wśród tajemniczej ciszy rozlega się nagle głos dzwonków, kapłan podnosi hostię i kielich, aby lud mógł ujrzeć Boga. Wówczas zebrani w świątyni padają na kolana, biją się w piersi, oddają pokłon i boski hołd sakramentalnym postaciom kierującym strożony wzrok na bożnej adoracji na ukazującego się w postaciach Eucharystii Chrystusa. Innym przejawem boskiej czci oddawanej Eucharystii jest kult hostii, czyli okrągłego, konsekrowanego opłatka, w którym ukryty jest myśl nauki katolickiej pod jedną postacią, żywy i prawdziwy Chrystus. Wyrazem tego kultu jest palenie się wiecznej lampy przed tak zwanym tabernakulum. To jest miejscem, w którym przechowywany jest najświętszy sakrament, czyli kielich z hostiami lub monstrancjami, z umieszczoną w niej dużą hostią. Osobliwym przejawem kultu hostii jest wystawianie monstrancji na widok publiczny, procesje z najświętszym sakramentem, wreszcie podniosłe uroczystości Bożego Ciała. W katechizmie czytamy: obowiązki nasze względem najświętszego sakramentu ołtarza są częste nawiedzanie, uwielbianie, czyli adoracja i pożywanie. Część zewnętrzną okazuje się przede wszystkim uklęknieniem przed Najświętszym Sakramentem. By podnieść i umocnić wiarę naszą w obecność Chrystusa w sakramencie ołtarza, zaprowadził papież Urban IV w roku 1264 procesję Bożego Ciała. Powodem zaś do tego było objawienie, jakie miała błogosławiona Julianna z Leodium. Nadto istnieją osobne słowa stowarzyszenia ku czci Najświętszego Sakramentu, a każdy członek stowarzyszenia ma obowiązek miesięcznie przynajmniej godzinę przetrwać na modlitwę przed tabernakulum. Zwyczajnie dzielą członkowie między sobą czas w ten sposób, że Najświętszy Sakrament dostaje czci bez przerwy we dnie i w nocy. W nowszych czasach odbywa się corocznie Wielki Kongres Eucharystyczny, na którym wierni katolicy zaznaczają publicznie i uroczyście swą wiarę w obecność Chrystusa w sakramencie ołtarza. Po przeczytaniu tych uwag budzą się poważne refleksje.
Postacie eucharystyczne doznają boskiej czci, ponieważ myśl katolickiej doktryny ukryty jest niszczywy i prawdziwy Chrystus. Jak wiadomo, cała teoria oparta jest na wywodach, nie znajdujących potwierdzenia w Biblii. Komu więc katolicy oddają pokłon i cześć? Przecież w postaciach eucharystycznych nie znajduje się żaden utajony Chrystus, gdyż w najlepszym wypadku mogą być one symbolem Jego ciała i krwi. A jednak postacie te doznają boskiej adoracji. Powstaje więc pytanie, czy w kulcie eucharystycznym, a zwłaszcza w przypadku hostii, nie występuje najczystsza forma bałwochwalstwa. Wszystko, cokolwiek odwraca uwagę od Boga albo przesłania Jego bóstwo i uszczupla część należną Jemu lub takiej czci doznaje, jest w myśl dekalogu bałwochwalstwem. Przykazanie boskie protestuje. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Bóg nie zezwalał i nie zezwala na oddawanie sobie i swemu synowi czci pod postacią jakiekolwiek przedmiotu lub osoby. Pan zapytuje, komuż wtedy podobnym uczynicie Boga? A jakie podobieństwo przyrównacie Mu? Czy istnieje we wszechświecie coś, co godne jest porównania z Bogiem i Jego Synem, Chrystusem? Jeżeli jesteśmy z Bożego rodu, naucza apostoł Paweł, to nie wolno nam mniemać, że Boża istota podobna jest do złota, srebra czy kamienia, do wytworu ludzkiej sztuki i myśli. Nie wolno zakładać, że Boża istota występuje pod postacią hostii. Wyznawcy Chrystusa nie powinni lekceważyć tych oszczerzeń i hołdować materialnym formom kultu. W przypadku mszy zaledwie kilka słów łacińskich decyduje o powstaniu obiektu adoracji. Czy jest to zgodne z duchem wiary apostolskiej? Omawiając kult hostii, nie będzie od rzeczy poświęcić kilku słów w sprawie jej okrągłego kształtu. Może jest to zbyt mały szczegół, nie przedstawiający większego znaczenia. Sąd taki byłby przedwczesny. Wśród starożytnych narodów hołdujących kultom solarnym, okrągły kształt zawsze reprezentował Boga Słońce i posiadał rytualne znaczenie. Czyżby hostia była reliktem dawnych kultów solarnych? Przemawia za tym charakterystyczny kształt samej monstrancji. Badania religioznawcze potwierdzają tezę o naleciałościach pogańskich występujących w religii chrześcijańskiej. Bóg przestrzega przed czymkolwiek, co by mogło stwarzać pozory kultu Słońca, stanowiącego najgorszą formę bałwochwalstwa znanego natchnionym księgom. Jedno wydaje się pewne, że apostołowie nie oddawali postaciom wieczerzy pańskiej boskiej czci i że Jezus nie używał podczas ostatniej wieczerzy okrągłych komunikantów lub hostii. Komunia. Końcowa faza ceremoniału mszalnego poświęcona jest uczucie ofiarnej, czyli tak zwanej komunii, podczas której wierni przyjmują Pana Jezusa. W pierwszym rzędzie dokonuje tego sam kapłan, spożywając komunię pod dwoma postaciami, a następnie wierni pod jedną postacią. W liturgii mszalnej ceremoniał ten połączony jest nastrojem skupienia i egzaltacji. Kapłan klęka, powstaje, bierze w lewą rękę hostię i patenę, a prawą trzykrotnie bije się w piersi i powtarza słowa setnika z Ewangelii Domine Non sum dignus, Panie, nie jestem godzin, po czym żegna się hostią i spożywa ją. Następuje adoracja i dziękczynienie, gdy kapłan ze złożonymi rękoma stoi przed chwilę w skupieniu. Potem patenę zbiera okruchy z korporału, wsypuje ją do kielicha, klęka, żegna się kielichem i spożywa przenajświętszy zakrament pod postacią wina. Po spożyciu komunii świętej kapłan obmywa kielich, ministrant nalewa mu najpierw wino do kielicha, potem wino
i wodę na palce nad kielichem. Kapłan wyciera palce, po czym wypija wino i wodę, mistran dzwoni. Komunia wiernych przebiega następująco. Kapłan po przyjęciu komunii świętej wyjmuje z tabernakulum puszkę z Przenajświętszym Sakramentem, odwraca się do wiernych, żegna się, żegna ich, mówi Agnus Dei i 3 razy Domine non sum dignus, po czym podchodzi do wiernych i czyniąc małą hostię znak krzyża nad kielichem, podaje ją do ust wiernym, mówiąc przy tym Corpus Domini nostri, ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech szczerze duszy Twojej na żywot wieczny. Amen. Uderzająca jest różnica sposobu przyjmowania komunii przez kapłana i wiernych. Chrystus Pan ustanowił w wieczorniku nowotestamentową pamiątkę swej śmierci pod 2 postaciami dla wszystkich bez wyjątku naśladowców. Kościół katolicki, stosując komunię dla wiernych pod 1 postacią, usprawiedliwia to tym, że posiada ona taką samą wartość jak pod 2 postaciami, że podczas rozdawania komunii pod 2 postaciami, choć kropla wina mogłaby spaść na ziemię, a przez to spowodować profanację sakramentu, że wino ulega łatwiej zepsuciu i tym podobnie. Argumenty te są to gołosłowne. Gdyby zawierały prawdę, Jezus bez wątpienia udzieliłby swym uczniom jakichś pouczeń w tej sprawie lub w ostatecznym wypadku ustanowiłby wieczerzę pańską pod 1 postacią. W katolickiej komunii występują jeszcze inne niezgodności ze Słowem Bożym. Chrystus podawał uczniom do spożycia chleb, który błogosławił i łamał. Symbolizowało to umęczone i cierpiące ciało i Syna Bożego, wydane za grzechy świata. Nawet chleb podawany wiernym przez Kościół katolicki w postaci białych i okrągłych komunikantów nie jest oczywiście chlebem łamanym, a aktualny kształt tego chleba zatraca symbolikę ustanowioną przez Jezusa. Kościół rzymski przyznaje, że pierwotnie było inaczej. Chleb konsekrowany był pierwotnie większy i należało go łamać na drobne cząstki, jak to uczynił Chrystus podczas ostatniej wieczerzy, aby rozdać współbiesiadnikom, stąd ten obrzęd Eucharystii nazwano łamaniem chleba. Dzisiaj chleb jest dzielony na komunikanty, nie zachodzi więc już faktycznie łamanie chleba. Wręczanie kielicha stanowiło także istotną część ostatniej wieczerzy, czytamy bowiem. Potem wziął kielich, dzięki czynił i podał im go mówiąc, pijcie z niego wszyscy. Słów tych Kościół najwidoczniej nie potraktował w znaczeniu dosłownym, skoro odmówił wiernym prawa do eucharystycznego kielicha. Historia uczy, że zwyczaj podawania kielicha utrzymywany był w chrześcijaństwie przez długie wieki, nie przetrwał jednak do czasów współczesnych. Aż do XII wieku we wszystkich liturgiach Zachodu komunikowano pod 2 postaciami. Krew pańską podawano bądź to wprost kielicha, bądź też za pomocą rurki szklanej lub metalowej fistula, bądź wreszcie podając hostię umoczoną w winie przeistoczonym w krew intinectio. Komunia pod 1 postacią przyjęła się na Zachodzie ze względów praktycznych. Jednak jeszcze w XIV wieku w obrządku zachodnim wolno było udzielać komunii pod 2 postaciami. W Piśmie Świętym nie czytamy wreszcie, aby Pan Jezus podawał uczniom postacie wieczerzy pańskiej, a przynajmniej chleb bezpośrednio do ust, jak czyni to kapłan podczas komunikowania wiernych. Kościół nie ukrywa, że zwyczaj ten nie pochodzi od Chrystusa. Podawanie komunii wprost do ust jest ewolucją wczesnego średniowiecza. W Kościele katolickim, jak widać, występują elementy niepochodzące bynajmniej od Chrystusa. Wstrząsająca jest myśl o tym, że wierni spożywają podczas komunii żywego Pana Jezusa. Wydaje się, że więcej jest prawdy niż ironii w słowach pewnego średniowiecznego pieśniarza arabskiego, Averroesa z XII wieku, który pisał: wiele podróżowałem po świecie, ale wśród spotkanych ludzi nie znalazłem śmieszniejszych i dziwaczniejszych niż chrześcijanie, którzy pożerają Boga, którego czczą. Świadectwo historii.
Na zakończenie rozważań o katolickiej mszy wypada spojrzeć na nią w aspekcie historii. Główne przeobrażenia dokonywały się na przestrzeni 15 wieków ery chrześcijańskiej, począwszy od czasów apostolskich. Obecny ceremoniał pszalny pochodzi z XVI wieku. Od tego czasu przetrwał w liturgii katolickiej w stanie prawie nienaruszonym. Potwierdza to doskonały znawca tych zagadnień, ksiądz Jan Wierusz Kowalski. Obrzędy mszy świętej w dzisiejszym obrządku rzymskim zostały ustalone po Soborze Trydenckim w rubrykach Missale Romanum wydanym przez Piusa V w 1570 roku, poprawionym przez Piusa X w 1911 roku. Rubryki mszy pontyfikalnej znajdują się w ceremoniale Episcoporum 1600. Od XVI wieku obrzędy mszalne nie uległy już poważniejszym zmianom. Doktryna mszalna, podobnie jak jej liturgia, przechodziła długą ewolucję. W ciągu stuleci ścierały się z sobą różnorodne kierunki i poglądy, trwały niekończące się dyskusje, wreszcie ceremonia mszalny przybrał postać obecną. Powstałe zaś wypaczenia zawdzięczać należy żywej tradycji Kościoła. W tworzeniu się mszy można odróżnić pięć kolejnych etapów, rozpoczynających się ustanowieniem Wieczerzy Pańskiej i ciągnących się aż do czasów niemal obecnych. Ukoronowaniem ewolucji jest dzisiejszy obrzęd mszy, różniący się nie tylko formą, lecz przede wszystkim treścią i istotą od obrzędu ustanowionego przez założyciela chrystianizmu. Poszczególne etapy rozwojowe przedstawiają się następujące. Pierwszy okres. Okres apostolski. W pierwszym wieku starotestamentowe symbole męki pańskiej, na przykład baranek paschalny, jak również ceremonie Starego Przymierza, wypełniają się na osobie Jezusa Chrystusa i kończą ofiarę krzyża. Chrystus ustanawia Wieczerzę Pańską jako nowotestamentową pamiątkę swej śmierci, będącą ceremonią nowego przymierza zawartego pomiędzy Bogiem a człowiekiem i zapieczętowaną krwią Syna Bożego. Wieczerza Pańska uzmysławia pełnię życia Chrystusa, realizowaną jedynie przez wiarę i codzienne czerpanie sił ze Słowa Bożego, które jest chlebem żywota. Nadto ma być wiadomym znakiem duchowego przyjęcia Jezusa i braterskiej spójni między wiernymi. Wieczerza Pańska jest przyjmowana pod postaciami chleba pszaśnego i niefermentowanego wina. Żaden wyznawca Kościoła nie jest pozbawiony jakiejkolwiek postaci wieczerzy. Postacie wieczerzy mają znaczenie wyłącznie symboliczne i pamiątkowe. Dziękuję.